Marysia Złonkiewicz, Grupa Granica, Inicjatywa Chleby Mi Solo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dziękuję za to spotkanie. Muszę pani się przyznać, że ostatnio pojawiła się pani w Tok FM i opowiadała o tym, co tam się dzieje. I to wywołało bardzo duże poruszenie wśród nas, naszych znajomych, którzy słuchali tego, i tak fajnie się złożyło, że zgodnie z naszą wydawczynią stwierdziłyśmy, że chcemy z panią porozmawiać. Tak, znaczy straszne jest to, że jaki jest pretekst do tej rozmowy, ale wiedza, jaką pani dysponuje, i informacje, no to jest po prostu traumatyczny i tragiczny przekaz. Ja muszę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo poruszające i że to jest coś, czego jadąc tam jeszcze w sierpniu, ja się nie spodziewałam w ogóle, że coś takiego tam zostanę, i myślę, że nikt z nas się nie spodziewał. My wtedy już, bo to był ten moment, kiedy już usłyszeliśmy o Usnarzu i nam się tak trochę wszystkim chyba wydawało, że to jest to, co tam jest, a tymczasem jak tylko my przyjechaliśmy, to my zaczęliśmy słyszeć od ludzi, od lokalnych mieszkańców, że tu kogoś widzieli, tutaj straż kogoś zatrzymała, i my po prostu zobaczyliśmy, jaka jest skala tej sytuacji. No a teraz po tym już ponad miesiącu, to jak zaczęliśmy sobie zdawać sprawę z tego, co po prostu Straż Graniczna tam robi i jaka jest tragedia tych ludzi, którzy są po prostu w takim piekle. Oni sami zresztą mówią, że się czują tam będąc w tej strefie przygranicznej, że to jest jak jakiś film po prostu o zombie, jak patrzą na tych innych ludzi, w jakim oni są w stanie, i to jest naprawdę przerażające. Po prostu też to, z czym ja jako osoba taka... Ja do tej pory pracowałam z uchodźcami osiedlającymi się tutaj w Polsce i pomagałam im w takich sprawach typu znalezienie pracy, mieszkania, no takie zaczynanie nowego życia. A tam to jest po prostu katastrofa humanitarna. Tam to są ludzie, których my spotykamy, którzy są na granicy przeżycia. Jak blisko na ten moment udaje wam się teraz, czy komukolwiek, dotrzeć do tych ludzi? No bo przed chwilą z posłanką Piekarską rozmawiałyśmy o tym, że no, dziennikarze są odcięci i tak naprawdę teoretycznie organizacje pozarządowe również. Tak, no my jakby możemy działać już poza tą strefą. Więc to jest miejsce, gdzie się spotykamy z tymi ludźmi. Współpracujemy też z lokalnymi mieszkańcami, którzy mieszkają w tej strefie i którzy wspierają osoby, które znajdują się na terenie strefy. I to, co myślę, że jest też takie chyba najbardziej dla nas poruszające, to, że my jesteśmy w stałym kontakcie po prostu z wieloma osobami, które są w strefie albo są na terenie Białorusi, bo tam są takie koczowiska, gdzie Białorusi nie pozwalają ich opuścić. I po prostu jak ktoś już raz wpadnie w taką pułapkę i się znajdzie tam po tej stronie białoruskiej przy granicy, to są ludzie, którzy błagają o powrót do domu. To są ludzie, my mieliśmy do czynienia z panem, który przyjechał absolutnie turystycznie na Białoruś i który został porwany z ulicy, zabrany po prostu tam przy granicę, przepychany raz przez służby białoruskie, raz polskie. On tłumaczył, że on chce wrócić już do siebie, i dopiero jego brat go poszukiwał, i dopiero po kilkunastu dniach brat napisał, że na szczęście udało się go znaleźć i na szczęście Białorusini mu pozwolili wrócić do Mińska. Ale też jak ktoś już tam trafi do tej strefy, to po prostu nie jest w stanie się wydostać. My dostaliśmy raz taką szczęśliwą wiadomość od ponad 40 Kurdów irackich, że Białorusini pozwolili dwóm osobom z tej grupy opuścić tą strefę przygraniczną i powiedzieli, żeby wybrali, kto jest w najgorszym stanie z tej grupy 40 osób. I oni byli tacy szczęśliwi, że no wreszcie chociaż dwójkę z nas puścili. Mówi pani, że tych grup jest dużo więcej niż te, o których wiemy oficjalnie, no bo my wiemy o tych dzieciach, które z Michałowa, tak, które gdzieś tam zostały tak, same sobie zostawione. Bardzo i grupa druga, właśnie ten Usnarz. Co się z tymi ludźmi dzieje? Czy oni cały czas są na tej granicy, są tak naprawdę pomiędzy, są w takiej niecce nicości, mam wrażenie, że tak pomiędzy dwoma państwami? Tak, znaczy oni są, no jakby nie ma czegoś takiego jak strefa bezpaństwowa. Zawsze jest tak, że teren do kogoś należy, więc ci ludzie znajdują się albo po jednej stronie, albo po drugiej. Osoby z Usnarza były na terenie Polski, no jakby to zostało już udokumentowane, po czym zostały wypchnięte tam na stronę białoruską. Tak samo zresztą było z tymi rodzinami i dziećmi z Michałowa. No wiadomo, to już było absolutnie jakby widoczne, no, że Michałowo jest na terenie Polski.
No ale właśnie to jest takie też przerażające, że ci ludzie się znajdują na terenie Polski, po czym są wypychani dalej i to przez te wypchnięcia ich sytuacja się pogarsza coraz bardziej. I to, że my usłyszeliśmy chociażby o śmierci tego chłopaka z Iraku, który zmarł, który wcześniej też był na terenie Polski, to oni są po prostu pod wpływem tej całej przepychanki, no to jest coś, co ich zabija, no bo człowiek, który nawet przyjedzie w dobrym stanie zdrowia do lasu, tak jak teraz są takie temperatury, no nie jest w stanie po prostu długo wytrzymać bez śpiworu, bez namiotu, bez jedzenia, ponieważ oni po prostu nie mają jedzenia żadnego. I to po prostu zabija tych ludzi. I dla mnie to jest przerażające, że my po prostu jako Polacy absolutnie w jednej linii tutaj stajemy z władzami białoruskimi, jeżeli chodzi po prostu o zabijanie tych ludzi. Że my też im przecież nie udzielamy schronienia. Wręcz nawet nam niektórzy migranci mówili, że Białorusini ich traktowali lepiej, bo też ich bili tak jak żołnierze polscy, ale przynajmniej dali im coś do jedzenia. Pojawił się taki filmik, o tym już wspominałam, to OKO.press udostępniło, gdzie właśnie z perspektywy Białorusinów i tamtejszej Straży Granicznej wygląda to przepychanie, ten pushback właśnie grup, prawda, że strona polska Straż Graniczna próbuje się tych ludzi pozbyć. Jakie są te dane? Bo my wiemy oficjalnie o kilku osobach, które tam zmarły. A jak jest naprawdę? No to jest to, co wiemy i to jest to, co jest potwierdzone. My się spodziewamy, że tych śmierci jest dużo więcej. Od samych ludzi, migrantów słyszymy, że oni w lasach znajdowali ciała. I mówili nam, że tam jest po prostu piekło, bo jak się idzie przez te lasy, to po drodze można znaleźć zwłoki. Zresztą tak nawet te trzy takie pierwsze osoby zmarłe, o których usłyszeliśmy, to proszę zauważyć, że Straż Graniczna opowiedziała o nich dopiero wtedy, kiedy były wojewoda Podlaski zapytał na Twitterze wprost, no, jak dowiedział się jako pierwszy i zapytał Straż Graniczną o tych ludzi, czyli to nie jest tak też, że Straż Graniczna jako pierwsza nam powiedziała o tych śmierciach, więc ja bym się nie zdziwiła, gdyby po prostu tych zmarłych ludzi było dużo więcej, tylko my o nich nie wiemy, no bo to nie jest wygodne, żebyśmy się o nich dowiadywali. Zresztą ja dzisiaj się dowiedziałam o śmierci kolejnej osoby, tylko w szpitalu, ale mężczyzny, który też wielokrotnie wcześniej już był przepychany i że zmarł na COVID. Dowiedziałam się tego dzisiaj od jego rodziny. Czekam jeszcze na potwierdzenie tej wiadomości, ale jego syn mi powiedział, że jak zadzwonił do szpitala, to dowiedział się, że ojciec zmarł. To jest mężczyzna, który też wcześniej wiele razy był po prostu przepychany przez granicę. No jestem pewna, że te pushbacki go po prostu osłabiły. Prawdopodobnie gdyby wcześniej trafił do szpitala albo gdyby nie był w takim stanie, no to by się to nie wydarzyło. A wiem, ile osób w takim razie na ten moment jest w ogóle tam na polsko-białoruskiej granicy? Jesteśmy w stanie to stwierdzić? My możemy powiedzieć, ponieważ no, nie da się tego powiedzieć z taką całkowitą pewnością, podać dokładnych liczb, ale my szacujemy, że to musi być przynajmniej kilkaset. My jesteśmy w kontakcie z, myślę, że około 200, jakby tylko w czasie tego jednego weekendu to dostaliśmy prośby o pomoc od 143 osób. No część z nich była na terenie Polski, część w strefie, część poza strefą, część na Białorusi, no ale myślę, że to trochę pokazuje, że to jest jakby taki jeden weekend, to jest mniej więcej taka skala tych prośb o pomoc, które otrzymujemy. A jak oni się z wami kontaktują, ci ludzie? Po prostu no, jest internet, żyjemy w takich czasach, że nie jest trudno dotrzeć do kogokolwiek. Ja widzę, że na przykład na różnych grupach w internecie to też już się pojawiają Polacy, którzy tam rozmawiają z różnymi osobami, z migrantami, którzy się posługują różnymi językami, więc podobnie z nami. No po prostu my na początku daliśmy znać w paru miejscach, że jesteśmy, że działamy i teraz już ludzie, którzy są wypychani do tej strefy białoruskiej, to sobie przekazują nasz numer telefonu. Też mamy po prostu znajomych, którzy pochodzą z różnych krajów, którzy tutaj żyją w Polsce. Ja też dostaję pytania na przykład od znajomego z Afganistanu, który mówi, że zwrócił się do niego jego kolega, którego krewni są akurat w Polsce i proszą o pomoc, więc po prostu coraz szerzej ta informacja się roznosi. Też my jesteśmy grupą organizacji, jako Grupa Granica działamy, jako grupa organizacji, które już wcześniej działały na rzecz uchodźców, więc po prostu wiele osób już wcześniej nas znało. A nie, to nie jest tak, że na przykład pogranicznicy odbierają im, nie wiem, telefony komórkowe, tak, nie mieli kontaktu? Tak, dlatego najczęściej jest tak, że po prostu najpierw z kimś mamy kontakt, później ten kontakt
czy się urywa. Tak, odbierają im telefony, niszczą te telefony, zabierają karty SIM, co też jest straszne, bo przecież ci ludzie bez kontaktu, no ten kontakt im służy do dwóch rzeczy, do wezwania pomocy i do rozmów z rodziną. I oni po prostu są pozbawieni tego kontaktu i to jest coś, co robią nasi pogranicznicy. Mi jest tak naprawdę jakoś tak strasznie wstyd w ogóle, nawet jak ja rozmawiam z tymi ludźmi, to, że po prostu nasz kraj to robi i że kiedy z nimi rozmawiamy i mówimy, że jesteśmy Polakami, to pierwsza wiadomość, taką rzecz, jaką oni mówią, są przerażeni, że my zaraz wezwiemy Straż Graniczną i my im musimy tłumaczyć, że po prostu są Polacy, którzy im chcą pomóc. Zresztą my na początku sami wzywaliśmy Straż Graniczną, tylko widząc, co Straż Graniczna robi, przestaliśmy to robić, bo całkiem do nich straciliśmy zaufanie. Wiemy, że w tym momencie wezwanie Straży Granicznej to jest po prostu narażanie tych ludzi i ich życia i zdrowia. A rozmawialiście, próbowaliście rozmawiać z tymi strażnikami? No ja domyślam się, że to są mundurowi, oni wykonują pewne polecenia, czy wręcz rozkazy, ale gdzieś tam to nie zaburza ich podejścia właśnie takiego stricte humanitarnego do drugiego człowieka, jakoś nie mają z tym problemu. Wiemy, że wiele osób wzięło urlopy po to, żeby nie brać w tym udziału. Słyszeliśmy o wielu osobach, które mówiły, że źle się czują z tym, że muszą to robić. Też wiele osób tak nam tłumaczyło, że no tak, że mają rodziny, mają kredyty, bo to jest po prostu bardzo dobra praca. Ale ja myślę, że są gdzieś jakieś takie granice, no nie wiem, no gdyby mi ktoś kazał robić takie ohydne rzeczy, no to myślę, że mam gdzieś po prostu granicę i taki moment, kiedy mówię, że ja tego nie robię. Mm-hmm. Zresztą według ustawy o Straży Granicznej oni mają prawo odmówić wykonywania takim rozkazom. No ale muszą się liczyć z konsekwencjami. Oczywiście, że tak. I ja też to rozumiem, tylko myślę, że gdzieś są takie granice przyzwoitości, prawda? Takie coś, czego na co nie powinniśmy się zgadzać. No myślę, że pani też w którymś momencie bym odmówiła wykonania czegoś. Ja też bym odmówiła wykonania czegoś. Więc ja liczę na to, że po prostu oni też zaczną odmawiać. No bo to też jest straszne, że to, bo to przecież też jest traumatyzujące dla tych strażników. Myślę, że kiedy musisz przerzucać drugą osobę przez ten płot żyletkowy z przemocą, kiedy widzisz, że ci ludzie są chorzy, że nie wiem, mają złamaną nogę, że to są dzieci i ty to robisz, no to przecież to nie zostaje bez śladów w twojej psychice. I to też jest taka straszna rzecz, że to że te rozkazy są wydawane gdzieś na górze, a ten koszt psychiczny przecież będą ponosić strażnicy. Ja nie wiem, czy Straż Graniczna ma jakąś psychoterapię, opiekę psychologa. Zresztą nie wiem, jak psycholog może przepracować takie wydawanie i realizowanie takich rozkazów. Ale to rozkazy powstają wyżej, a są wykonywane rękami tych strażników po prostu. Jakie to pytanie wraca oczywiście cały czas i zadawane jest wszystkim od polityków, przez takich ludzi jak pani. Jakie rozwiązanie z tej sytuacji? Co zrobić, żeby jednocześnie no, nie dopuścić do tego, no bo to też jest gdzieś tam pilnowanie tej i naszej granicy, i granicy Unii Europejskiej. Jasne. Nie dać się Łukaszence, a z drugiej strony absolutnie wszyscy wiemy doskonale, że tym ludziom trzeba pomóc. Jasne, ja myślę, że teraz to my się dajemy Łukaszence, bo Łukaszenko chciał przecież taki kryzys wywołać, to mu się udało. Myślę, że to się absolutnie nie wyklucza, ochrona granic i pomoc tym ludziom. Ja wręcz wydaje mi się, że w tym momencie my nie chronimy granic, bo my przecież nie wiemy, kogo my ciągle przerzucamy na drugą stronę. Przecież ci ludzie, którzy tutaj trafiają do Polski, nie są nigdzie rejestrowani, nikt nie sprawdza ich tożsamości, oni są po prostu przepychani na stronę białoruską. Wiadomo, że wrócą, bo wiadomo, że choćby nawet nie chcieli, to zostaną wypchnięci przez Białorusinów, więc my nie wiemy po prostu, kto się znajduje w tej naszej strefie przygranicznej. I wydaje mi się, że takim rozwiązaniem to jest po prostu to, żeby tych ludzi zabrać do ośrodków, tam ich zweryfikować, zobaczyć, jaką mają historię, czy należy im się ochrona, czy nie. I jeżeli należy się ochronę tę przyznać, jeżeli nie, no to po prostu są procedury deportacyjne. No tak to wygląda i tak to do tej pory wyglądało. Ja rozumiem, że teraz ta liczba ludzi się pojawiła dużo większa i to jest działanie po prostu w warunkach kryzysowych, ale w warunkach kryzysowych sobie radziliśmy, kiedy na przykład była powódź i można było tych powodzian ulokować w różnych miejscach. To nie jest rzecz nie do zrobienia. To... Jest mnóstwo ludzi też, którzy chcą pomagać.
pomagać. To naprawdę, naprawdę jest jakby rzecz, która jest w zakresie naszych możliwości. Dlaczego według pani teraz jest takie podejście do nich, jakie jest? No, od 2015, kiedy obecny rząd zdobył po prostu władzę, strasząc uchodźcami, to jest coś, co się sprawdza. No, ja myślę, że to jest coś, co się po prostu opłaca. Zresztą teraz widać, jakie pod... Czyli oni idealnie znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie i wpisują się w tą narrację, której rząd potrzebuje. To jest potworne, bo i Łukaszenko ich wykorzystuje politycznie, i nasz rząd ich wykorzystuje politycznie. Są ludzie, którzy po prostu znaleźli się w tragicznej sytuacji, są wykorzystywani politycznie przez obie strony i płacą za to niejednokrotnie życiem po prostu. Czy i jak można im jeszcze pomóc w jakikolwiek sposób? Czy oni są tam skazani, no właśnie, po prostu na śmierć? Póki rząd nie podejmie jakichś kroków. Tak, no my działamy jakby w taki sposób, jaki możemy. To znaczy działamy poza strefą, dostarczając pomoc humanitarną osobom, które starają się o ochronę w Polsce. Pomagamy też prawnie, więc to jest taka pomoc, którą my świadczymy. My się nazywamy Grupa Granica, jesteśmy zrzeszeniem organizacji, ja reprezentuję Chlebem i Solą. Natomiast wydaje mi się, że ci ludzie, kiedy już uda im się złożyć te wnioski i dostać do Polski, będą chcieli się wyprowadzać z ośrodków, będą szukać mieszkania, będą szukać pracy, będą szukać po prostu normalnego życia. I to jest też coś, w czym jest takie olbrzymie pole do naszej pomocy, bo w tym momencie działamy tam na granicy w warunkach kryzysu, ale ci ludzie, kiedy przejdą przez ten kryzys, to przychodzą do kolejnego etapu po prostu normalnego życia i tam bardzo też potrzebują naszego wsparcia jako społeczeństwa polskiego. Oni chcą tutaj zostać? Oni chcą być w Polsce? Wielu z nich tak, wielu z nich nie. To wszystko zależy jakby od ich osobistych historii. Część z tych ludzi jest oszukana i myśli, że może po prostu pojechać w odwiedziny do kogoś, do rodziny w Polsce. Część z tych ludzi mówi nam, że zależy im na ochronie gdziekolwiek, w jakimkolwiek kraju, żeby po prostu byli bezpieczni, bo uciekli przed wojną, uciekli przed różnymi trudnymi sytuacjami w swoim życiu i pytają nas nawet, czy tu jest bezpiecznie, czy Polska jest bezpiecznym krajem i jeśli tak, dobrze, oczywiście my tutaj możemy poprosić o ochronę. Więc oni są po prostu w bardzo różnej sytuacji, no bo to jest mnóstwo ludzi z różnymi historiami, z różnym pochodzeniem w różnych sytuacjach. No właśnie, to są różni ludzie, każdy ma swoją historię i nie jest to żadna masa, jak chyba mamy takie poczucie, traktowani są przez rządzących, zresztą tak, przez no swoje są także. Absolutnie instrumentalnie wykorzystywani przez rządzących, politycznie po prostu. Dzięki za to spotkanie, bardzo wszystkiego dziękuję. Dobrego, bardzo zdrowia, dziękuję. Wytrwałości dziękuję. Przede wszystkim. Dziękuję, to naprawdę jest bardzo potrzebne dla dziękuję nas pięknie dziękuję za bardzo. To spotkanie.